Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Józef Bandzo. Tak było. Wspomnienia partyzanta 3 i 5 Wileńskiej Brygady AK. Czyta Marcin Kwaśny. Lato i wrzesień 1939 roku. Urodziłem się 21 października 1923 roku w Wilnie. W zasadzie jestem chłopakiem z miasta. W Wilnie mama prowadziła małą pracownię krawiecką, a ojciec, ponieważ był ogrodnikiem, pracował w majątkach, których było sporo wokół Wilna, jak Lubów, Oszmiana, Gierwiaty czy Glinciszki. Ojciec pochodził z Litwy Kowieńskiej, najprawdopodobniej z Czerwonego Dworu pod Kownem. Na terenie Wileńszczyzny odbywał służbę wojskową i gdy tylko nastąpiły przemiany w Polsce, powiesił karabin na sośnie i ożenił się z mamą. Ojciec zawsze był dość tajemniczy i nie chciał o sobie zbyt dużo mówić. Był przystojnym mężczyzną, słusznego wzrostu, 1,78 m, nawet trochę wykształconym. Mówił płynnie po polsku, litewsku, posługiwał się językiem rosyjskim, znał też nieźle język niemiecki. Był człowiekiem dobrym, bardzo dowcipnym, ale nie był gawędziarzem. Miał również głos o pięknej barwie, baryton zbliżony do głosu Bernarda Ładysza. Kiedy z Gierwiat przenieśliśmy się do Wilna, a było to w 7 roku mojego życia, stało się ono bardziej urozmaicone. 9 miesięcy przebywałem w mieście, a ferie letnie spędzałem u ojca albo na obozie harcerskim. Przeważnie jednak u ojca, gdyż za obozem harcerskim specjalnie nie przepadałem, ponieważ denerwowało mnie ciągłe sprzątanie terenu. Lato 1939 roku spędziłem w Glinciszkach. Był to duży i zasobny majątek państwa Jeleńskich, pięknie położony nad jeziorem, z lasami, 35 km na północ od Wilna. Majątek częściowo był uprzemysłowiony, posiadał młyn, gorzelnię i tartak. Znajdował się tam również duży sad i ogród z pasieką, w której stało około 100 uli. Były więc tam ryby, grzyby i wędliny, do tego łódka i kajak, więc wszystko, co młodemu chłopakowi do szczęścia było potrzebne. To lato spędzałem na łowieniu ryb, kąpaniu się w jeziorze i delektowaniu się wyśmienitymi owocami. Dużo czasu przebywałem w ogrodzie, szczególnie przed południem. Lubiłem pomidory i ogórki prosto z krzaka, a z jagód maliny i porzeczki. Na malinki przychodziła też Marysia Talunówna, chorza dziewoja, piastunka dwójki dzieci państwa Jeleńskich. Czasami w krzaczkach tato ją uszczypnął, a ona krzyczała: „Ojej, panie Kazimierzu, tak nie wolno!” Im mocniej ją podszczypywał, tym częściej przychodziła do ogrodu. Jej starszy brat był gajowym lasów glincińskich i odznaczał się niebywałą siłą. Mówili, że dźwigał duże pnie drzew i wozy wyciągał z błota, po prostu miał końską siłę. W Podbrzeziu był aptekarz, który należał do Związku Zapaśniczego i aby sprawdzić siłę Taluna, zabrał go do siebie. Ciągali się za palce, siłowali na ręce i aptekarz uznał, że warto zabrać go do Wilna, aby sprawdził się w zapasach. W tym czasie przyjechał z Ameryki cyrk zapaśniczy Zbyszka Cyganiewicza, wrzesień 1938 roku, i aptekarz z Cyganiewiczem uzgodnili, że Taluna dopuszczą do walki. W cyrku Cyganiewicza zapaśnicy byli dobrze wyszkoleni, znali różne chwyty i ważyli ponad 130 kg. Byli zawodowcami. Natomiast gajowy Talun z zapasami nigdy nie miał nic wspólnego i ta nierówna walka zapowiadała się ciekawie. W jednym rogu stanął zawodnik wielki, opalony, nasmarowany oliwą i ważący 140 kg. W drugim narożniku człowiek dość wysoki, kościsty, w granatowych porciętach do kolan. Miał łysą głowę i ręce do łokci opalone, ale tors i nogi białe jak u młynarza. Na sali zrobiło się głośno od śmiechów i gwizdów, aż galerka się trzęsła. Rozległ się gong i zapaśnicy szczepili się ze sobą.
Jakąś chwilę trwali w żelaznym uścisku. Sala zamilkła, wszyscy patrzyli na tych dwóch zapaśników z niedowierzaniem, jakby coś przeczuwając. Napięcie rosło. W pewnym momencie Talon podniósł olbrzyma i nie wiedząc, co z nim zrobić, cisnął go za linę. Na sali rozległ się okrzyk radości, że nasz Wilniuk tak szybko załatwił amerykańskiego byka. Organizatorzy wpadli w konsternację i zastanawiali się, co robić dalej. Walka trwała zbyt krótko, a jej wynik był niespodziewany. Po chwili ogłoszono, że odbędzie się druga walka z udziałem Taluna. Na ring wszedł Amerykanin o posturze jak jego poprzednik. Zawodnicy zwarli się ze sobą i za chwilę drugi Amerykanin znalazł się tak jak pierwszy za linami. Rezultat tych walk był taki, że Cyganiewicz podpisał kontrakt z Talunem i zabrał go do Ameryki. Ponieważ stołowałem się w jadalni pałacowej, często widywałem Marysię, a ona opowiadała mi o swoim bracie i pokazywała zdjęcia otrzymane z Ameryki. Na jednym z nich jej brat stał w dużym holu wśród palm, w kasku tropikalnym i trzymał na obu rękach dość ładne kobiety. Do zdjęć Talon załączał trochę pieniędzy, $20. Nie była to duża suma, ale przed wojną można było za nią kupić krowę. Od września 1939 roku już więcej z Marysią się nie widziałem. Natomiast Talon, dzięki Cyganiewiczowi, zrobił karierę. Po kilku latach treningów i walk na ringu ogłoszony został, jak pisała prasa, najsilniejszym człowiekiem Ameryki Północnej. Duży, uprzemysłowiony majątek zatrudniał sporo ludzi. Pracowały tam od dziada pradziada całe rodziny spokrewnione ze sobą. Obcy z miasta nie był tu mile widziany. Młodzież była też dorodna, dziewczyny ładne, a chłopcy przystojni, ale zazdrośni i agresywni, skorzy do bójki. W przyszłości będę miał z nimi spore kłopoty. Sady owocowe niektórzy właściciele sprzedawali na pniu, to znaczy jesienią, zimą lub wczesną wiosną, jeszcze przed okwitaniem drzew. Było to przedsięwzięcie ryzykowne, ale na ogół opłacalne. Tego roku sad kupił pan Stankiewicz, który miał sklep monopolowy w Wilnie przy ulicy Wielkiej i ładną córeczkę, Lotkę. Pan Stankiewicz przyjechał do Glinciszek na początku czerwca i zaczął się gospodarzyć. W krótkim czasie postawił kilka ambon do pilnowania sadu i sklecił dwa prowizoryczne szałasy. Jeden dla siebie, drugi dla córeczki i jej koleżanki, która dla towarzystwa miała z nią przyjechać. Zaczęło się robić ciekawie. W październiku kończyłem 16 rok życia i zauważyłem, że na wdzięki ładnych dziewczynek nie byłem już obojętny. Dotychczas całe moje życie wypełniał sport. Latem pływanie i wioślarstwo. Od wczesnej wiosny do późnej jesieni była piłka nożna, a zimą jeździłem na nartach i łyżwach. A nauka? Nauka była po drodze i pod górkę. W każdej wolnej chwili kopałem piłkę. Kopałem wszędzie, gdzie tylko mogłem, gdzie było miejsce do kopania. W Lesie Belmonckim, na Górze Bołfałowej, Górze Trzech Krzyży, na różnych podwórkach i placykach. Ogarnięty chorobliwą ambicją bycia najlepszym, kopałem piłkę bez opamiętania. Byłem nieduży i suchy jak wiór, a rodzice nie mogli nastarczyć pieniędzy na buty. Chłopaki ze szkoły mówili, gdy mi coś w grze nie wychodziło, co się przejmujesz, i tak jesteś najlepszy. Byłem ich idolem. Pozaszkolni koledzy wystawiali mnie na mecze dzielnicowe i pouczali. Pilnie ich słuchałem i nigdy się nie wymądrzałem. Grałem zawsze, odkąd pamiętam, na pozycji środkowego napastnika. Na tej pozycji zresztą czułem się najlepiej. Orientowałem się dobrze w sytuacji, dobrze podawałem piłki. Na wiosnę poszedłem do klubu piłkarskiego WKS Śmigły i po paru treningach zostałem przyjęty do klubu jako junior. W przedmeczach jeszcze nie grałem, miało to nastąpić jesienią. Natomiast poznałem kilku fajnych kolegów, m.in. Grześka, z którym wyjątkowo szybko się zaprzyjaźniłem. Ojciec jego był kierownikiem strzelnicy wojskowej na zapleczu ulicy Kalwaryjskiej. Grzesiek był bardzo dobrym strzelcem i miał złotą odznakę strzelecką. Podobał mi się jego sposób bycia, delikatny i subtelny. Był poza tym silny, do tego jeszcze bardzo urodziwy i z zacięciem sportowym. Stundis, inny kolega z klubu, był talentem piłkarskim. Szybki, zwinny, trochę narwany, miał dobrą kiwkę i świetną lewą nogę, a takich zawsze było brak w każdej drużynie. Spotkałem się z nim później u Szczerbca w 3. Brygadzie Wileńskiej AK.
Nawet rozmawialiśmy o stworzeniu po wojnie dobrej drużyny, ale niestety poległ pod Mikuliszkami 8 stycznia 1944 roku, walcząc tuż obok mnie. Ale wtedy, latem 1939 roku, zupełnie o czym innym myślałem. W pierwszych dniach lipca przyjechałem na ferie do Glinciszek. Poznałem tam dwóch braci Juniewiczów, starszego ode mnie Jurka, dobrze ułożonego chłopaka, i młodszego o rok Bronka, bardziej do mnie pasującego. Staliśmy się nierozłącznymi kolegami. W połowie lipca przyjechała córka pana Stankiewicza z koleżanką Janeczką. Zamieszkały w przygotowanym uprzednio szałasie i zaczęło być wesoło. Lotka była w miarę ładną blondynką, a Janeczka taką sobie, przeciętną, ale dobrą dziewczyną. Obie miały 15 lat. Spodobała mi się Lotka. Budziło się we mnie jakieś takie dziwne uczucie i zacząłem ją adorować. Dotychczas w moim życiu był tylko sport, czasem kino, takie kowbojskie, i poza tym nic więcej mnie nie interesowało. Co prawda, kiedy chodziłem do Grześka na ulicę Lwowską, czasami po drodze spotykałem cudowną dziewczynę ze skrzypcami. Uczyła się u nazaretanek, gdyż nosiła na głowie granatowe sombrero i naprawdę była piękna. Patrzyłem na nią jak na piękny obraz. Później się dowiedziałem, że jej ojciec ma przy tej ulicy aptekę i jest farmaceutą, dlatego się uczyła w tak ekskluzywnym gimnazjum. Nazywała się Stenia Szanter i była w moim wieku. Nie marzyłem nawet o tym, aby ją poznać, tylko po prostu patrzyłem na nią. Co innego Lotka, dziewczyna żywa, z temperamentem, młodsza ode mnie, trochę zalotnica, trochę złośnica, ciekawiła mnie i zmuszała do myślenia. Chcąc wzbudzić moją zazdrość, zaczęła te swoje kobiece gierki. A to, że Jurek jej się podoba, że i Duńka, syn stolarza, też fajny, bo ładnie gra na gitarze i pięknie śpiewa. Denerwowało mnie to, ale dalej ją adorowałem. Wieczory spędzaliśmy najczęściej w sadzie, przed szałasem dziewcząt. Poszerzyła się grupa znajomych, żartowaliśmy, śpiewaliśmy. Duńka podres przygrywał na gitarze i było wesoło. Do pilnowania sadów pan Stankiewicz wynajmował kilku dozorców. Jeden z nich był dość pomysłowy. Gdy już się dobrze ściemniało, co pewien czas krzyczał: "Widzę ja cię tam, widzę!" Któregoś wieczora aleją przechodziła kobiecina i kucnęła sobie przy płocie. A tu naraz usłyszała krzyk: "Widzę ja cię tam, widzę ja cię tam, widzę!" "A cóż ty tam możesz widzieć, mój ty kochaneczku, jak jest tak ciemno?" zapytała kobieta. I tak nad jeziorem i w sadzie upływał nam czas. Jednak wszystko, co przyjemne, szybko się kończy. Lotka z Janeczką wyjechały na początku sierpnia. Mieszkanie w sadzie mogło być przyjemne, ale na krótki okres. Nie to, co w domu, gdzie miała luksus, w sadzie zaś była prowizorka. Ja wyjechałem 20 sierpnia, gdyż też już coś ciągnęło mnie do miasta. Coraz częściej przebąkiwano również o wojnie. Zbliżał się rok szkolny. Z wielkim trudem dostałem się do gimnazjum na Kopanicy, do klasy o profilu elektryczno-mechanicznym. Zaczął się nowy rozdział mojego życia. W szkole powszechnej nie byłem pilnym uczniem, ale starałem się przychodzić z klasy do klasy. Żal mi było zostawić kolegów, ponieważ byłem, jak u nas mówiono, drużny i solidarny wobec swoich kolegów. Nigdy nie starałem się czegoś zdobyć lub zyskać kosztem innych i tak postępowałem przez całe swoje życie. Nie byłem pilnym uczniem, ale nie lubiłem opuszczać lekcji. Na lekcjach siedziałem skupiony i uważnie słuchałem wykładów. Starałem się zapamiętać wszystko, czego nas uczono, aby się w domu nie uczyć i mieć więcej czasu na grę w piłkę. Z zainteresowaniem słuchałem lekcji historii, szczególnie o powstaniach z 1830 i 1863 roku, w którym część mojej rodziny brała udział i za to zostali wywiezieni na Syberię. Powrócili dopiero po 1920 roku. Słuchając, przeżywałem bohaterskie walki Legionów Józefa Piłsudskiego i żałowałem, że nie mogłem w nich brać udziału, gdyż za późno się urodziłem. Uważnie słuchałem również dlatego, że zarówno nasz nauczyciel, pan Kolator, jak i kierownik szkoły byli legionistami. Mieli stopnie poruczników i uczestniczyli w wojnie z bolszewikami w 1920 roku. Takiemu chłopakowi jak ja bardzo to imponowało. Nie przypuszczałem wówczas, jak potoczy się moje życie. Tak powoli poczucie patriotyzmu przenikało do naszych serc i umysłów. Nic nie było robione na siłę.
Dom, szkoła, harcerstwo kształtowały nasze charaktery. Chcieliśmy służyć Polsce, chcieliśmy coś jej z siebie dać. Do harcerstwa należałem od dzieciństwa, najpierw do zuchów, potem do druhów. Zostałem nawet zastępowym puchaczy i to pomimo mojego sprzeciwu. Nie lubiłem rządzić, a do każdej władzy stawałem okoniem, taki miałem charakter. Zgodziłem się z tą nominacją pod warunkiem, że na obozie będę zwykłym druhem. I tak się stało. Mijała druga dekada sierpnia. Coraz częściej mówiono o wojnie. Gdy znalazłem się w Wilnie, zauważyłem wzmożony ruch wojska. Już trwała cicha mobilizacja, ale przeciętni ludzie byli na ogół spokojni i nie wierzyli, że wojna wybuchnie. Zaraz po przyjeździe do Wilna odwiedziłem Grześka, który ucieszył się na mój widok i powiedział: dobrze, że przyjechałeś, bo za dwa dni odbędą się zawody strzeleckie chówców harcerskich, a nie ma wytypowanych zawodników. Wobec tego ja i ty możemy reprezentować chówiec wileński. Zgadzasz się? Oczywiście, odparłem. Za dwa dni odbyły się zawody. Nie wiem, jakie były wyniki tych zawodów, ponieważ wobec wypadków dziejowych, które potoczyły się tak szybko, przestałem się tym interesować. Natomiast uzgodniłem z Grześkiem i Studnisem, że zrobimy mecz dzielnicowy. Ja miałem zebrać graczy z Góry Boufałowej, Góry Trzykrzyskiej i Belmontu, a oni z ulicy Kalwaryjskiej. Mecz odbył się za trzy dni, to znaczy 26 sierpnia. Dostaliśmy Łupnia 4-1. Cała młodzież miejscowa i zamiejscowa zjechała do szkół do Wilna, a 1 września zaczęły się działania wojenne. Dzień był piękny, słoneczny. Ludzie zadzierali głowy i patrzyli, jak na niebie w słońcu połyskują samoloty. Artyleria strzelała, ale widać było, że pociski rozrywały się w połowie drogi do samolotów. Wszyscy myśleli, że to ćwiczenia. Wszedłem na ulicy Zawalnej na rusztowanie domu, który był remontowany, i przyglądałem się niecodziennemu zdarzeniu. Te pierwsze samoloty połyskujące w słońcu były samolotami zwiadowczymi. Za chwilę przyleciały sztukasy i zaczęło się bombardowanie. Od podmuchu bomby o mało nie spadłem z rusztowania. Zrozumiałem, że to nie przelewki, że zaczęła się wojna. Niemcy napadli na Polskę. W miarę upływu czasu zaczęły dochodzić złe wieści. Wielką niewiadomą pozostawał Związek Sowiecki. Po 10 dniach mama poleciła, żebym udał się do Glinciszek i powiedział ojcu, aby przysłał furmanki i zabrał nas do siebie. Uważała bowiem, że na wsi łatwiej będzie przetrwać tę zawieruchę wojenną. Nie wiem, skąd miała tyle rozwagi. Polecenie wykonałem, ojciec przysłał podwody, które przewiozły mamę i dwie siostry do Glinciszek. Opuściliśmy Wilno jeszcze przed wkroczeniem Armii Czerwonej. Zaczął się nowy rozdział życia. Z frontu dochodziły sprzeczne wieści. Nieśmiało i ze strachem przebąkiwano, że do Polski mogą wkroczyć Sowieci. Ludzie byli zdezorientowani. Z jednej strony wiadomości były pocieszające. Anglia i Francja wypowiedziały Niemcom wojnę, a z drugiej zaś pojawiały się takie straszliwe informacje. Sowietów obawiano się szczególnie teraz, kiedy krwawo walczyliśmy z agresorem niemieckim, ponosiliśmy duże straty. A tu nagle perspektywa, że to właśnie Sowieci szykują się do zadania nam śmiertelnego ciosu. Ludzie zatroskani spoglądali na siebie, nie mogąc wydobyć z siebie słowa, z jakimś przekonaniem, że coś się stanie niedobrego. I stało się. 17 września 1939 roku, bez wypowiedzenia wojny, wkroczyły wojska sowieckie do Polski, a 20 września były już w Glinciszkach. W samo południe przyjechała najpierw rozwiedka, 7 kozaków i 6 bojców, a na czele lejtnant. Nakazali, aby wszyscy mieszkańcy majątku, kto żyw, przyszli pod pałac na meeting. Zebrało się sporo ludzi, przyszli z ciekawości i ze strachu przed konsekwencjami za nieobecność. Lejtnant zapytał: czyj to dom? Ludzie odpowiedzieli: pomieszcika. A czyje wieści meble? No, to, że pomieścika, odpowiedzieli. To dlaczego ich nie zabieracie? Pomieścika niet i wszystkie te rzeczy należą do was. To wasz trud, wasza praca. Po tych słowach wsiedli na te swoje szkapiny i pojechali do stajni. W Glinciszkach była również stadnina pięknych, rasowych koni. Było około 10 dwulatków jeszcze nieujeżdżonych. Nieraz godzinami przyglądałem się im, jak się pasły. Były płochliwe, lecz niekiedy ufne. Podchodziły do barierki i obwąchiwały ręce. Czasem przynosiłem marchewkę i karmiłem konie.
Bojcy przyjechali, pozdejmowali ze swoich szkapin jakieś pałąki, które były siodłami, przypięli je dwulatkom i zaczęli dosiadać konie, które wierzgały, stawały dęba. Z grona chłopaków, którzy przyglądali się temu zajściu, ktoś krzyknął: towarzysze, to są konie jeszcze nieujeżdżane, weźcie starsze. Niczego, my ich ujeździm, odpowiedzieli. Trzeba przyznać, że to byli dobrzy jeźdźcy, wiadomo, kozacy. O godzinie konie opadły z sił i bojcy odjechali. Następnego dnia około południa przyjechała druga rozwiedka, a mianowicie 7 bojców na herlawych szkapinach, tak samo obdarci jak poprzedni, z karabinami na sznurkach. Tym razem dowódcą był kapitan, zwalisty chłop. Również kazał zwołać ludzi, znów przyszło ich sporo, tym razem już trochę bardziej ośmielonych, gdyż byli ciekawi, co im nowego zakomunikuje kapitan. On zaś, nawet nie zsiadając tej swojej habety, zapytał: czyj to dom? Powiedzieli, że pomieszczika. Gdzież on jest? U drał, odpowiedzieli. A gdzie są jego rzeczy? Dlaczego dom jest tak pusty? Na to ludzie odrzekli: wczoraj była rozwiedka i kazała nam wszystkie rzeczy zabrać. Mówili, że to jest nasz trud, nasza praca. Na to kapitan: co? Zabraliście pomieścikom rzeczy? Wyprostował się na tej swojej szkapie, twarz mu ze złości poczerwieniała i krzyknął: jak mogliście pozbierać pomieścika rzeczy? To przecież teraz są rzeczy państwowe! To jest zwykły rabunek. Natychmiast macie wszystko zwrócić, co zabraliście. Inaczej pod sąd! Zwracanie rzeczy szło o wiele oporniej niż branie. Było trochę żal łatwego łupu, trochę wstydu i złości na siebie, że dali się podpuścić takim kałmukom. Z ponurymi twarzami taszczyli z powrotem odzież i meble. Nie wszyscy oddali jednak to, co zabrali. Zaczęły się szepty, że ten czy tamten coś sobie zatrzymał. Rodziły się konflikty. Już powoli zaczął działać system szczucia jednego przeciwko drugiemu. System stary jak świat. Dziel i rządź. Wyjątkowo skutecznie stosowane przez Sowietów. Następnego dnia w południe przyjechało na ciężarówkach około 100 bojców. Połowa to Azjaci ze skośnymi oczami. Tak samo jak poprzednicy, szynele mieli postrzępione, karabiny na sznurkach, czapki cyrkowe z klapkami na uszy i szpikulcami na czubach. Wyskoczyli z ciężarówek, rozbiegli się po majątku i zaczęli z obór wyprowadzać bydło. Krowy na kilkumetrowych sznurach przyczepiali do ciężarówek i dźgając karabinowymi bagnetami, uśmiercali. Natomiast dorodne, zarodowe byki podprowadzali za kolce w nozdrzach do wielkiego dębu, naginali im łby do ziemi i również dźgali bagnetami, aż te, rycząc i chrapiąc, zdechły. To było okropne widowisko. Ryk bydła, zapach juchy unoszący się w powietrzu, palące się ogniska sprawiały niesamowite wrażenie. Szczególnie, że to wszystko działo się tuż pod naszymi oknami, na gazonie wśród jesiennych kwiatów. Zastanawiające było to, że tę rzeź, trwającą do późnej nocy, wykonywali bezgłośnie, bez żadnych krzyków, komend, z wielką wprawą i rutyną. Do ludzi nie odzywali się wcale, na pewno mieli taki rozkaz. Szybko wypatroszyli zabite bydło, część mięsa i skóry zostawili na gazonie, wsiedli do swoich zisów i odjechali. Za kilka dni, już nie na samochodach, ale pieszo, przybyła nowa kompania, w której Azjatów było mało. Mieli na głowach czapki i furażerki. Uszatek ze szpikulcami, wielkimi czerwonymi gwiazdami nie było. Zakwaterowali się w pałacu, ale widocznie mieli zakaz opuszczania kwatery, gdyż siedzieli tam i smrodzili. Bywało, że któremuś udało się oddalić. Wpadł do nas kiedyś taki jeden sołdat i trzymając się za gębę krzyczał: mamasza! Spas i maju żyzń. Daj mi jakieś lekarstwo, bo mnie ząb boli. Mama miała zawsze jakieś korzenie zalane spirytusem. Jak zwykle litościwa, wyciągnęła butelkę i nalała setkę. Sołdat przechylił głowę do tyłu, wlał do gardła setkę, potrzymał trochę i połknął. Podziękował i pobiegł. Dobrze, że ich postój nie trwał zbyt długo, gdyż butelka została opróżniona do dna. Wynieśli się po około tygodniu. Zostawili po sobie straszny bałagan, odrapane tynki, wybite okna, a po kątach pełno nieczystości. Zresztą nie tylko po kątach, lecz także na samym środku dużego salonu zostawili ogromną kupę, pewnie na złość Polaczkom.
Kiedy soldaty odjechali, zrobiło się cicho i spokojnie. Życie w majątku otoczyło się normalnym trybem. Każdy robił to, co do niego należało. Kowal podkuwał konie, Stelmach robił koła, rządca skarbowym doglądali prac w polu, ogrodnik opatrywał drzewa owocowe na zimę, aby nie wymarzły. Tartak ciął drzewa na deski, młyn mielił mąkę, a gorzelnia pędziła spirytus. Z pozoru było wszystko normalnie, ale nie zupełnie. Ludzie jakby zamknęli się w sobie, zrobili się jacyś hardzi i zaczepni. Szczególnie młodzież szukała zwady, zwłaszcza ze mną. Byłem solą w oku, ponieważ pochodziłem z miasta. Ustępowałem im jednak, gdyż byłem jeszcze za słaby. W majątku trwało bezkrólewie, mijał wrzesień i nie było żadnej władzy. Ale duch proletariatu został w pewnym stopniu zaszczepiony. Mieszkańcy poczuli się już współgospodarzami tych włości. Pewnego dnia, gdy z Jurkiem i Bronkiem wypływaliśmy łódką na jezioro, usłyszeliśmy krzyk chłopców majątkowych, a było ich chyba z 10. Wracajcie! Też chcemy popływać! Skończyły się dla was dobre czasy! Nie posłuchaliśmy ich i płynęliśmy dalej, a oni dalej krzyczeli. Wy, skurwysyny, wracajcie! Wasza władza się skończyła! Nie wiedzieliśmy, o jakiej władzy i jakich czasach mówią. Gdy mieliśmy już dość pływania, dobiliśmy do brzegu. Chłopcy już czekali na nas. Wciągnęli dziób łódki na przystań i gdy Jurek wysiadł, zaczęli go poszturchiwać i wrzucili do wody. To samo zrobili z Bronkiem. Pomyślałem sobie, o chamy, ze mną tak łatwo wam nie pójdzie. Nie dam wam satysfakcji. Gdy tylko doszedłem do kładki i miałem wysiąść, chwyciłem za dziób łódki i szarpiąc ją, wskoczyłem do środka. Chwyciłem za wiosła i znów znalazłem się na jeziorze. Ze złości zaczęli rzucać kamieniami i wykrzykiwać, ale byłem już daleko od brzegu i na wodzie nic mi nie groziło. Natomiast z wyjściem na brzeg był problem. Nie była to łatwa sprawa. Watacha wyrostków przez cały czas niestrudzenie śledziła kursu łódki i podążała jej śladem. Nie było innego wyjścia, jak wbić się w rozlewiska jeziora, gdzie nie mają dostępu moi prześladowcy, i tam wysiąść. Tak też zrobiłem. Przebiłem się na pych przez szuwary i drzewa rosnące w wodzie. Wysiadłem z łódki i dobrnąłem do brzegu. Przez ogród dostałem się do domu. Skutek był taki, że się zaziębiłem i opanowały mnie czyraki, więc musiałem się podleczyć, aby wyjechać do szkoły. Lekarstwem była cebula, którą kroiłem na pół, kładłem na gorącej płycie kuchennej i taką przypieczoną przykładałem w miejsca, gdzie pokazywały się czyraki. Metoda była skuteczna, ale czyraki co i raz wyskakiwały na głowie, więc leczenie przeciągało się i nie mogłem wyjechać do szkoły. Któregoś dnia po południu zjawił się u nas nieznany gość. Był wysokim, przystojnym brunetem o poprawnych manierach i dopytywał o właścicieli majątku, państwa Jeleńskich. Ojciec zapytał go, czy może jest ich krewnym. Odpowiedział, że nie, ale że trochę zna pana Jeleńskiego i chciałby wiedzieć, co się z nim dzieje. Wypowiedzi jego nie były zbyt jasne, ale swoim wyglądem budził zaufanie. Mama, gościnna jak każda wilnianka, przygotowała poczęstunek i gdy gość się pożywił, zapytała go: a gdzie pan teraz podąża? Z jego niejasnej odpowiedzi i zachowania wynikało, że właściwie nie ma celu, więc mama powiedziała: niech pan tu zostanie, zawsze się znajdzie dla pana jakieś miejsce. Na twarzy gościa odmalowało się wyraźne zadowolenie. Ojciec poszedł do pana Juniewicza, który nadal pełnił funkcję gospodarza pałacu, i przedstawił mu sytuację. W pałacu było dużo pustych pokoi, więc z zakwaterowaniem gościa nie było problemu. Pan Juniewicz wyznaczył nieduży pokój, w którym gość zamieszkał, a na posiłki przychodził do nas. Powoli zawiązywała się bliższa znajomość. Któregoś dnia zaprosił mnie do siebie i zapytał, czy umiem grać w pokera. Odpowiedziałem, że nie. Wtedy zaproponował, że mnie nauczy. Grałem w piłkę z uporem maniaka, do kart też miałem ciągoty i to wielkie, ale umiałem grać tylko w oczko, 66 i w 1000. Zacząłem dość często chodzić do pana Henryka Mordasewicza, tak się nazywał, i pochodził z Nowogródka, i graliśmy na zapałki. Poker to łatwa gra, ale tak samo jak oczko, nie bardzo mi leżał. Lubiłem samą grę w karty, ale nie lubiłem hazardu. Z braku laku, aby w czasie leczenia urozmaicić sobie jakoś życie, chodziłem na pokera do pana Henryka. Czas mijał, w majątku panował spokój, ruskich nie było, tylko czasami w nocy ktoś zapukał do drzwi lub do okna.
Najczęściej byli to żołnierze, którzy gdzieś się przedzierali i prosili o cywilne ubrania, aby ich nie rozpoznano. Jak mogliśmy, tak im pomagaliśmy. Tata wymienił prawie wszystkie swoje ubrania. Pamiętam, że po naszych wojskowych miałem marynarkę i płaszcz, który został przefarbowany na granatowo i długo go jeszcze nosiłem. Z Glinciszek do Podbrzezia woził mleko starszy już człowiek, pan Szymianiec. Wyjeżdżał rano, a wracał w południe. Pewnego dnia, gdy wrócił i zatrzymał się koło obory, krzyknął: Ludzie! Ludzie! W Podbrzeziu Żydki rządzą! Pozakładali na rękawy czerwone opaski, a niektórzy to nawet czerwone gwiazdy poprzyczepiali na czapki. Mają karabiny i ludzi rewidują. Była już połowa października. Przyszedł czas odjazdu do szkoły. Mama przygotowywała zapasową bieliznę i wikt. Było tego sporo, gdyż w mieście robiło się krucho z żywnością. Wsiedliśmy z ojcem na wóz parokonny i pojechaliśmy do Wilna, na ulicę Zarzecze, gdzie u stryjenki Rogińskiej miałem mieszkać przez prawie 3 lata. Gdy przejeżdżaliśmy przez Podbrzezie, zatrzymała nas banda Żydów. Podobno już zaczęli tworzyć milicję żydowską. Rozpleniali się jak pluskwy w Oszmianie, Podbrodziu, Mejszagole, Święcianach Starych i Nowych i we wielu innych miasteczkach. Przyłączając się do najeźdźcy, który wsadził nam nóż w plecy, odwdzięczali się za to, że byli pełnoprawnymi obywatelami Polski, traktowanymi na równi z innymi narodowościami. I tak będą się nam odwdzięczać przez najbliższe kilkadziesiąt lat. Jako członkowie rządów, sędziowie, pracownicy informacji wojskowej wyłapywali, a później skazywali na śmierć albo na długoletnie więzienie najlepszych synów Polski. Gdyby nie było tych haniebnych czynów w latach 1939-1941 z okresu okupacji sowieckiej, nie byłoby Jedwabnego czy innych podobnych przypadków. Zatrzymali nas i pytają, gdzie jedziemy. Ojciec powiedział, że odwozi mnie do szkoły. Wcześniej nie mógł pojechać, gdyż byłem chory i z tego wynika to opóźnienie. Trochę byli skonfundowani, ponieważ znali ojca. Coś tam poszeptali między sobą i pozwolili nam jechać. Po południu dojechaliśmy do stryjenki na Zarzecze. Stryjenka Rogińska była żoną Mieczysława, brata mojego dziadka Zenona Rogińskiego. Mieszkała ze swoim synem Jankiem, który był technikiem budowlanym i przeważnie pracował w terenie.